jadą już do mnie. Będę musiał chyba czekać w nocy z racji pogody i tam warunków. Nie wiem ile. Różnie to może być, ale ostatni film już się wgrywa. Jest dość długi, tak mi wyszedł. Oczywiście, jak się rozgadam jak idiota, to wychodzi. W każdym razie, powiem wam, taką dziś refleksja mnie naszła. Oczywiście, wszyscy gdzieś tam w sferach, nazwijmy to, wirtualnych, bo nie w mediach oficjalnych, mają informację o wielkim proteście niemieckich rolników, do którego oczywiście dołączyli się polscy rolnicy, bo jakby inaczej. I dla mnie to takie, powiem, było zastanawiające. Bo tak naprawdę to mnie to śmieszy. Zdziwienie? Nie, no naprawdę mnie to śmieszy. My to obserwujemy od 30 lat. Więc mamy protesty. I ci sami ludzie, którzy protestują, potem idą i wybierają tą samą władzę. I to jest to samo. No, przepraszam, no, w Niemczech tych partii, tak zwanej Ampel, sygnalizacji świetnej, to przecież ktoś na nich głosował. A teraz nagle, generalnie, bo czytałem komentarze, tam ludzie popierają te strajki. Dołączyła się do tego branża logistyczno-transportowa, dołączyła się branża kulinarna, bo oczywiście podatki są potrzebne, nie trzeba ludzi łoić. Także sobie tak pomyślałem, tak gorzko, że oni teraz blokują. Da im się jakiś ochłap. Oczywiście ci prezesi związkowi odtrąbią wielkie zwycięstwo. Bo ja kolejny raz widzę w necie taki absurd. Iskra wyjdzie, patrzcie ludzie. To samo było w Kanadzie z tym konwojem. Patrzcie ludzie, ludzie się buntują. Co się potem dzieje? Ci sami ludzie idą i wybierają swoich oprawców, żeby potem przeciwko nim protestować i bohatersko ginąć. No i powiedzcie mi, czy to nie jest śmieszne? Bo tak naprawdę za tym nic nie idzie. To jest tylko na zasadzie takiej, że dany rząd rzuci, tak jak powiedziałem, jakiś ochłap, dogada się z tymi organizatorami, przeważnie jakimiś prezesami jakichś tam związków, da im w łapę i skończy się to tak, jak się ma skończyć. Czyli rozjadą się do domu, przez kilka lat będzie wprowadzana ta sama, no, nazwijmy to, hagada w dane branże. Oni się nagle znów obudzą. Popatrzcie się na holenderskich rolników, to jest to samo. Także dla mnie to jest śmieszne. Po prostu ludzie w tej cywilizacji schyłku, upadku mają jakoś takie, tak jak ciągle powtarzam, masochistyczne nastawienie, że lubią wybierać swoich oprawców. Bo jeżeli popatrzymy się na populacje tam XIX-wieczne, na zasadzie początki XX wieku, no to co obserwujemy? No, w Polsce PSL, te związki pracownicze, one natychmiast wchodzą do polityki, organizują się politycznie. No bo wiedzą, że z siłami, nazwijmy to, głównego ścieku ówczesnego czy dzisiejszego, no nie da się dogadać. Można z nimi wynegocjować złagodzenie, nazwijmy to, wszelakich obostrzeń. A u nas co się dzieje? Jeżeli zapytamy się, bo ci polscy rolnicy dołączyli,
tych niemieckich czy tych polskich, to on ci powie, że on jest apolityczny. On nic nie popiera. On chce tylko sobie gospodarzyć. I on się z każdym chce dogadać. A prawda wygląda tak, jak to w naszym biednym, nieszczęśliwym kraju to wygląda, że mamy wszystkie partie, które idą wspólnym, nazwijmy to, nurtem, a oczywiście dogadają się od czasu do czasu, żeby pokazać ten zamordyzm z ludzką twarzą i na zasadzie to wszystko szlak trafi. I tak naprawdę ci ludzie tego chcą. Podświadomie chcą autodestrukcji. I bo na zasadzie tutaj w Niemczech to może jest ciut inaczej, bo mają troszeczkę zdolności organizacyjne. I popatrzmy się, że wraz z narastającymi tego rośnie poparcie dla owej alternatywy, dla Giermańca. I to budzi strach. Już tam są jakieś wypowiedzi, że w ramach demokracji nie może być demokracji. Bo jak to ludzie mogą głosować na coś innego niż chcą elity? Przecież te bydło ludzkie musi się podporządkować światłym i mądrzejszym. Tak to wygląda niestety. No ale jest to przełożenie. U nas co? PiS PO. U nas to. I dalej realizacja tego samego planu pod jej innymi hasłami. Dalej realizacja wszelakich uwierz nauce, dalej realizacja w ramach sanitaryzmu, klimatyzmu, dalej realizacja nowych porządków rzeczywistości. A te jełopy się o to trują na noże. I potem oczywiście, jak nagle im coś tego, poprotestują i co się dzieje? No się dzieje to, że tam dostaną, jak trzeci raz powtórzę, ochłap czy obietnicę, aby się rozeszli do domu. I dlaczego? Dlatego tak sobie myślałem nad tym, bo mówi się związki zawodowe. No widzimy, jak związki zawodowe są sprzedajne na przykładzie górnictwa. No przejrzyjcie to wszystko od początku, jak to było. Pamiętacie tych górników w Warszawie? Ratujemy Polskę! Dostali tam chyba 150 dodatku. Tak uratowali Polskę. Po prostu łatwo jest je przekupić, a jednak jakiś ruch polityczny z jakimś programem, który da tą alternatywę, tak jak w tej alternatywie dla Giermańca, to w każdej sytuacji będzie w stanie wygenerować coś i skupić ludzi. Bo popatrzmy się, jak ludzi łatwo podzielić. Bo tu w Niemczech na przykład, tak jak wspomniałem, występują razem branże gastronomiczna, logistyczna, czyli transport generalnie, i rolnicza. W Polsce pamiętacie, niedawno blokada granicy, logistyka, czyli transport blokuje, dołączają rolnicy, zboże, rolnicy zaczynają protestować, mały ochłapik, już są podzieleni, wracają zadowoleni do domu, będzie na flaszkę wódki miesięcznie. Tak to wygląda, ludzie. Tak to wygląda. I na zasadzie takiej mnie to niekiedy występują ci liderzy, którzy z pięknymi hasłami będziemy ratować Polskę, odwrócimy ten trend, to jest iskra i obudzenie narodu, wspierajcie nas. I wy macie wspierać, wy macie tego, a potem z tego gówno zawsze wynika. I żeby wam uświadomić, jak to z tego gówno wynika, no to przejrzyjcie sobie może wiadomości z ostatnich 30 lat z Francji.
O, jak tam rolnicy protestują. Wychodzą, na urzędy miasta gnojówkę wylewają. I co? I nic. Czasami powstrzymają jakąś zmianę, czasami dostaną jakiś ochłap, czasami uda im się coś na zasadzie rozłożyć w czasie, ale oni cały czas przegrywają, bo cały czas muszą protestować. No bo jakby raz generalnie można powiedzieć, osiągnęli swój cel i tak jak Polacy kiedyś, albo nie Polacy, bo jeszcze ciężko mówić o Polakach, szlachta stwierdziła, osiągnęliśmy swój cel, robimy konstytucję nihil novi, nic nowego. No i według mnie do tego powinny dążyć wszyscy protestujący. Nie o to, żeby dostać dopłatę przez jakiś czas. Nie o to, żeby dostać rekompensatę za zmiany w prawie w imię klimata. Nie o to, tylko opracować zespół jakichś praw regulujących daną dziedzinę gospodarki i powiedzieć, że to ma opcję nihili novi, nic nowego. To ma trwać. A tego nie ma. I nawet jak oni coś osiągną, to za chwilę to znowu jest wałkowane na drugą stronę i pod innymi hasłami te same zmiany są forsowane. Wtedy oni się nagle budzą, zdziwieni i znów protestują. Nie, naprawdę, to jest śmieszne, bo to tak w istocie do niczego nie prowadzi. A łatwo, jak wspomniałem, podzielić, bo zawsze rządy w imię demokracji działają bolszewicką taktyką salami, czyli podziału. No i to obserwowaliśmy właśnie na granicy polskiej, co wspominałem, że tutaj razem tego zbawimy Polskę, uratujemy polski przemysł, uratujemy polskie rolnictwo i logistykę. Dali coś dla rolników już. Już nie ratuję. Ale w ramach targów to oni krzyczą do ludzi, macie nas wspierać. I powiem wam, że to jest w pewnym zakresie obrzydliwe, że te grupy zawodowe wykorzystują no, dobrą wolę ludzi do tego jakiegoś, nazwijmy to, najbardziej prymitywnego własnego zysku. Bo szermują oczywiście zawsze hasłami cudownymi. Także czy to do czegoś doprowadzi? Po prostu ludzie lubią wybierać swoich oprawców. Czekam na kolejne wybory, jak to będzie w Niemczech. Bo może tu, z ich mrówczym instynktem organizacyjnym, bo wiele razy słyszałem od Polaków, jak Niemcy są głupi. A powiem wam szczerze, że być może tak, Polacy są dużo inteligentniejsi, tylko tutaj taka cecha narodowa, są indywidualistami. Niemcy działają jak mrówki. On może być głupi, może być grupa głupich, będzie troszeczkę mądrzejszy w tej, który będzie ich prowadził i oni będą działać wspólnie. No a co z tego, że my jako indywidua, jako Polacy mamy jakiś tam większy zasób swobodnego myślenia, jak nie, my nie potrafimy jako jakaś grupa działać. Oni będą zawsze mieli nad nami to wyższość, taka wstawka. Ta ich głupota niejako może ich uratować, a nas nasza inteligencja ciągle gubi. W ten sposób powiem. I to jest inna rzecz. To jest tak do przemyślenia, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli kolejny raz uwierzycie owym wszelakim protestującym, że oni walczą o swoje, ale i wasze interesy, wolność waszą i naszą, i potem znowu zostaniecie kopnięci w dupę i sprzedani, jeżeli udzielicie im poparcia za cztery flaszki wódki miesięcznie. Miejcie już pretensje tylko do siebie. Zacznijmy od tych, którzy szermują tymi hasłami, w końcu wymagać. I zacznijmy
być konsekwentni. No a tutaj, no, zobaczcie, co my mamy. No, mamy przedstawiciela rolników koalicji rządzącej. Jak on tam się nazywa? No, przypomnijcie tego z Agrouni. Mają swoje przedstawicielstwo na szczytach władzy. No i wszystko da się sprzedać. A u nas ta cywilizacja właśnie zatraciła, w procesie tej degeneracji zatraca koleżeństwo, wierność, lojalność. To są zaszłości. Dziś jest tylko Li. Taki egoistyczny interes, że nawet ci ludzie, którzy, tak podejrzewam, którzy to organizują, to szczerze mają tych rolników, przewoźników w życi, a budują na tym swoje interesa. I oczywiście, bo oni są moralni i dobrzy, wszyscy są moralni i dobrzy. Ojej. Także po prostu wymagajmy niejako przełożenia tego. A nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość tych protestów. No bo jeżeli się zastanowimy, to tutaj mieliśmy jedną podpartię, która to Li sprzeciwiała się sanitaryzmowi w ramach Konfederacji, jedną w istocie. No to logicznym by było, że ludzie, no dobra, no nie zgadzamy się w innym, ale tutaj jest tak, jak jest. Trzeba wejść w to, bo to jako jedyne w tym temacie gwarantuje nam nasze interesy. No ale czy ta partia zyskała coś na tym? Tak naprawdę nie. Oczywiście może to nieudolność jej wodza. Być może brak jakiejś przebojowości, brak, można powiedzieć, promocji, ale w dużej części to jest właśnie takie lenistwo ludzi, którzy, gdy już ich się przypala, to krzyczą i piszczą i walczą o wolność, ale gdy tylko się dali im na chwilę spokój, to oni mają ciepłą wodę. Ej, takie życie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja już się mówię, patrzę tak troszeczkę ze śmiechem na to. No bo można śmiać się i płakać. Płakać mi się nie chce. Wolę się śmiać. Bo być może przez to, że zaczniemy się z tego śmiać, a nie sypać morały, to ci ludzie, ci wszelcy wolnościowcy walczący o wolności wasze i nasze, będąc ośmieszani, nagle zobaczą własną małość, własny egoizm, to, że wykorzystują ludzi i może inni ludzie przez ten śmiech, trochę przez łzy, przestaną dać się wykorzystywać. Ja nie jestem zbawcą świata, ja nikogo zbawiać nie będę. To tyle. Może jeszcze jeden film nagram. Tak a propos ostatnich sytuacji. Cześć, ludziska.